Nowo wybrany starosta powiatu sępoleńskiego, pan Jarosław Tadych. Panie starosta, zacznijmy właśnie może od tego wyboru, od tego głosowania jednogłośnie. To niespodzianka? Powiem tak, że tak. Powiem w ten sposób, że nie spodziewałem się tutaj, że jakaś będzie 17 radnych za. Jest to, tak jak pan Andrzej Hatłas, już wicestarosta dzisiaj, w tej chwili akurat, powiedział, że to jest jeszcze bardziej motywujące i mobilizujące do jeszcze większej pracy. Aczkolwiek to też jest oczekiwanie wśród tych 17 radnych, jak to wszystko się będzie odbywało, jak to będzie wyglądało i myślę, że tak już powiedziałem wcześniej, jest to bardziej, że jest 17 za, bardziej motywacyjne, a zarazem taka obawa, że czasami można się nie udać i zobaczymy, jak to wygląda, ale myślę, że bardziej motywacyjne jeszcze tym bardziej, że jest 17 za. Dobrze, no właśnie, zatrzymajmy się chwilkę przy panu wicestaroście, bo jeśli się weźmie pod uwagę listy partyjne, z których kandydowaliście, to można powiedzieć, że Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość przejmują władzę w powiecie sępoleńskim. Znaczy powiem w ten sposób, że w tej chwili nie patrzymy na politykę, politykę odkładamy na bok. Być może to gdzieś tam w większych środowiskach jest jakiś priorytet, że kto, jaka partia będzie rządziła. Dzisiaj odkładamy to na bok i nie patrzymy, powiedzmy, kto z jakiej jest tam partii. Także dzisiaj chcemy, powiedzmy, zrobić jeszcze coś do końca kadencji, wszyscy razem, wspólnie. Nie ma zależności tutaj branych, że jakikolwiek, jak już powiedziałem wcześniej, partyjnych. Bierzemy się do roboty i próbujemy coś zrobić. Także na dzisiejszej sesji został uchwalony budżet i już od razu z poprawką. Dużą poprawką 750 tysięcy złotych cięć w wydatkach płacowych. Będą zwolnienia? To jak moim, powiedzmy, expose przed wyborem na starostę wspominałem, że też padły stwierdzenia 17 etatów i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety to nie można w ten sposób patrzeć i tutaj nie można zakładać, że od razu będą zwolnienia. Trzeba po prostu prześledzić wszystko, każdy dział, przeanalizować i tak jak powiedziałem wcześniej, każdą jednostkę podlegającą pod powiat przeanalizować dokładnie i sprawdzić, jakie są możliwości, co możemy zrobić. No źle się stało, że tutaj padło 17 etatów. My nie patrzymy w ten sposób, my chcemy po prostu tutaj na początku przeanalizować i nikogo nie zastraszamy i to, co, że są jakieś oszczędności wprowadzone tutaj jako poprawka, autopoprawka do budżetu, to nie znaczy, że pracownicy mają się bać. Dobra, dziękujemy bardzo.